dzień dobry. Witam w Kurniku Kazika. W piątek, piąteczek, piątunio. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz, jak zwykle, w piątek, piąteczek, piątunio, idę zrobić porządki u kurek, u moich kurek na wybiegach. Pogoda jest piękna. Wróciło, że tak powiem, późne lato, babie lato, tak to się chyba nazywa. Problem z tym jest tylko taki, słuchajcie, że u moich kur na wybiegach jest cień. I kiedy świeci słońce, z czego ja oczywiście jestem zadowolony, i wychodzą wtedy piękne kolory, kamera nagrywa dużo lepiej niż w taki dzień pochmurny i ciemny. O, a propos, bananowiec już wykopany, to w momencie, kiedy wracam, idę na wybieg, a na wybiegu, jak wspomniałem wcześniej, jest cień, to te filmy wychodzą bardzo takie mroczne. Pomimo że świeci słońce, to przez to, że tutaj jest zacienione, a tam oświetlone, to wygląda tak, jakby było bardzo ciemno. Nie wiem, czy w dniu dzisiejszym, czy na tym filmiku będzie podobny efekt. Jeśli nie, to bardzo się z tego powodu ucieszę, ale muszę się liczyć z tym, że te zdjęcia, tak to nazwijmy, nie wyjdą zbyt fajne. No cóż, lepiej się pozytywnie zaskoczyć, niż negatywnie rozczarować. Muszę sobie naprawić grabie. O, ale tutaj trzeba odkręcić jednego wkręta. Bo na takim kiju to tylko Stasiek potrafił obsługiwać te grabie. Mam nadzieję, że uda mi się teraz ten kij stąd wyciągnąć. O, jeszcze na dodatek się złamał. Jej! Grabki naprawione. Więc jedziemy. Piątek, piąteczek, piątunio, więc dzień sprzątający. To tak informacyjnie dla tych, którzy od niedawna oglądają ten kanał. Więc zwykle właśnie w piątki staram się sprzątać na wybiegach oraz w kurnikach. Jeśli oczywiście jest taka potrzeba. Ale że kury są ptakami z natury bałaganiarskimi, robią bałagan i to mocno, ptaki grzebiące palcem po grzebalcem, to zwykle jednak jest tak, że ten piątek, piąteczek, piątunio jest właśnie, tak jak wspomniałem, dniem sprzątającym. Ciekaw jestem, czy wy również macie w swoim grafiku, w swoim harmonogramie ustalony taki dzień sprzątający? Czy w ogóle funkcjonuje u was coś takiego? Czy sprzątacie? Jeśli tak, to w jakie dni? Napiszcie mi to w komentarzu. No bo ja wybrałem sobie piątek, ale może inny dzień tygodnia jest lepszy. Jeśli ktoś ma jakieś swoje własne spostrzeżenia w tej kwestii, to bardzo uprzejmie proszę napisać mi w komentarzu, jaki dzień waszym zdaniem jest najlepszy, najbardziej odpowiedni na sprzątanie wybiegów i na sprzątanie kurników. O! Cud, że jeszcze stoi ten kurnik. One tak grzebią pod tym kurnikiem, że tak się obawiam, że za jakiś czas po prostu tak podkopią się pod którąś nogę, że ten kurnik się przewróci. A tu, o, znowu, patrzcie. Patrzcie na to. Mają gniazd do wyboru i do koloru. Ale jedna złoży jajo w jakimś głupim miejscu i inne od razu zaczynają robić to samo. Przecież tutaj macie swoje gniazda.
A wiecie, co jest najbardziej irytujące przy sprzątaniu? Zgadujcie, zgadujcie. Ciekawe, czy myślicie o tym samym, co ja. Ale powiem wam, oczywiście, najbardziej irytującym przy sprzątaniu jest to, że jak grabisz liście, to musisz je od razu wrzucić na taczkę, bo jak tylko to na chwilę zostawisz taką kubkę zgrabioną, odejdziesz na chwilę, o, leci, widzicie go? Już tam czekał, krążył, aż ja wyjdę i zacznę nagrywać, żeby mi tutaj przeszkadzać. Będzie mi tu latał po moim niebie. Ale co to ja mówiłem? A, że to od razu trzeba wkładać na taczkę, bo jak tylko się zostawi taką kubkę, odejdziesz na 5 minut, wracasz, kubki nie ma, bo jest rozgrzebana, bo palec po grzebalec już poszedł w ruch. Także ja właśnie tak miałem w tej chwili, poszedłem po taczkę, bo zapomniałem ją od razu tutaj przyprowadzić. Wracam i wszystko rozgrzebane. Wszystko już z powrotem, nie tak jak to zostawiłem. Także tak jak mówię, kury są fajnymi ptakami, ale porządku utrzymać nie potrafią. Wręcz mam takie wrażenie, że one nie lubią mieć porządku. Oczywiście porządek i czystość jak najbardziej jest dla nich wskazana i ma pozytywny wpływ na ich zdrowie i bytowanie, na to, jak się rozwijają młode osobniki, a dorosłe, czy są chore, czy zdrowe, to bardzo dużo zależy właśnie od czystości na wybiegach oraz w kurniku. Więc zachęcam cię do tego, abyś na swoich wybiegach i na swoich, u swoich kur w kurniku utrzymywał lub utrzymywała taką czystość. Każdy chyba ma grabie, każdy hodowca kur ma coś takiego jak grabie i raz na jakiś czas, przynajmniej raz w tygodniu, mieć ustalony taki dzień. U mnie się to nazywa, jak wspomniałem, dzień sprzątający, żeby zadbać, aby na tych wybiegach był porządek. Oczywiście, jeśli na wybiegach jest czysto, sucho, pachnąco i wspaniale, to nie trzeba wtedy tego robić. Ale raczej, jak tych kurek masz więcej niż 3, czy tam więcej niż 5, zależy też, jaki duży wybieg, to raz w tygodniu posprzątać wypada. Bo inaczej na wybiegu robi się brudno, rozwijają się bakterie, rozwijają się różnego rodzaju grzyby, zgnilizna. Tą starą ściółkę trzeba usunąć. Nawet jeśli dobrze wygląda, no to słuchaj, to co w tej chwili na przykład grabię, to jest jakieś tam, nazwijmy to już, siano. Ale wcześniej była to trawa. Trawa, którą rzuciłem tutaj kurom na wybieg. One sobie tą trawkę bardzo chętnie dziobały, owszem, ale taka trawa z kosiarki, bo ja rzucam tutaj trawę z kosiarki, jak skoszę, no to kilka dni i traci swoją zdatność do spożycia przez kury. A przynajmniej ja nie chcę, aby moje kury jadły jakąś starą, nadgnitą trawę. O, już słyszę, że następny leci. Jak tak,
to cały dzień jest cicho i spokojnie. A jak Kazik tylko zacznie filmik robić, to od razu zaczynają latać. Ja nie wiem, jak oni to... Skąd oni wiedzą, o której godzinie ja nagrywam filmik? Taki żart, oczywiście żart. Przecież tutaj lotnisko jest w pobliżu. No ale jak człowiek nie żartuje, to robi się stary i zgorzkniały. Tak więc ja dalej będę sobie żartował z tych samolotów. Mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza, no ale żeby to było jasne. One tak latają tutaj, że chcą być na filmikach. To tylko i wyłącznie wymysł Kazika. Taka fanaberia do filmików. No i zobaczcie, ile tego tutaj było. A jeszcze wszystkiego nie sprzątnąłem. A jeszcze jest drugi wybieg. Także gdybym chciał polecieć, jak to się mówi, na grubo, to jeszcze trzeba byłoby wziąć glebogryzarkę, zwertykulować, przeorać tutaj wszystkie, cały wybieg. No to wtedy rzeczywiście byłoby czysto, świeżo i przyjemnie. Niewykluczone, że to zrobię. Jeśli nie dzisiaj, to może jutro. Póki jeszcze na przykład coś tam pod ziemią łazi, jakaś dżdżownica, to kury tym bardziej się ucieszą, bo to są już, jak to mówiła moja babcia, ostatnie podrygi. Jak przyjdzie zima, to nie uświadczysz robaczka pod ziemią. Tak więc ostatni gwizdek, jak to mówił kto? Zapomniałem, wyleciało mi z głowy, jak on miał na imię. Ten z epoki lodowcowej. Jak ktoś pamięta, to niech napisze w komentarzu. Ostatni mlecyk w tym sezonie. No jeszcze trochę, póki co trawa rośnie, koniczyna też. Mlecik jakiś się znajdzie, ale już niedługo. Jesień, potem zima. I mlecika nie uświadczysz. O, a te wszystkie liście, które tutaj leżą na wybiegu, to wiecie, co to jest? Każdy ten liść to list. List napisany przez jesień i zimę, że nadchodzą. To jest takie awizo, jak to się mówi. Awizo dla nas, żebyśmy wiedzieli, że nadchodzi zima. Zbliża się. I znowu świat stanie się czarno-biały. Ale przeżyliśmy już razem niejedną zimę, prawda? Także przeżyjemy i kolejną. A po zimie wiosna, będzie trawa lepiej rosła. O, tak, tutaj mam już, można powiedzieć, zgrabione. Tak, z grubsza zgrabione. Cała taczka towaru. Ja to teraz wywiozę najprawdopodobniej na kompost. Łobuz dzisiaj nie wiem, gdzie był. Nie przyszedł na noc do kurnika. Wczoraj wieczorem, jak sprawdzałem obecność, to go nie było. Szukałem go. Nie znalazłem. Więc ja nie wiem, Łobuz, gdzie ty chodzisz? Gdzie ty masz drugi dom? Ale ty się zastanów i mocno przemyśl swoje zachowanie. Mówiłem, że jednak glebogryzarki dzisiaj odpalał nie będę, ale za to spróbuję odpalić traktor. Kosiarkę oczywiście, traktor. I skosić trochę trawy, żeby rzucić kurom, bo jak powiedziałem, jeszcze trochę i będzie to ostatni mlecik w tym sezonie. Nie wiem tylko, czy
Moje Ferrari odpali. Sprawdźmy to. No. Widzicie? Jaka sportowa gałka do biegów. Także wyjeżdżam i trzeba nakosić troszkę trawy. Już wybiegi są zgrabione, kury też są zachwycone, trawka też już jest skoszona, kurza mina zachwycona. Zaraz im przyniosę kolejny kosz z trawką świeżą i będą miały w czym grzebać. W świeżej trawie to sobie mogą grzebać. Wręcz nawet mnie to cieszy, kiedy sobie grzebią w świeżej trawie. Bo przecież trawka jest dla kur zdrowa. Tam są witaminy, mikroelementy i inne pozytywne rzeczy. O, nic nie szkodzi, że tam trochę liści wpadło. Kosiarka zbiera wszystko. Przynajmniej nie będę musiał liści grabić. O, a to jak troszkę wyschnie, mam nadzieję, że wyschnie, to jak spadnie deszcz, to też trochę będzie wchłaniało. Dobra, kolejna rzecz zrobiona. Tutaj mamy ogarnięte, tu woda dolana, trawka wsypana i zobaczcie. No dobrze, usiądę sobie tutaj na chwilę, żeby popatrzeć, kto i co, co tutaj się dzieje, co tutaj się robi. Nie widzę na pewno z fali młodej zbrodni niebieskich kurek. One cały czas się alienują, gdzieś tam na uboczu chodzą, łażą. Nie wiem, gdzie one w tej chwili się pochowały. Ale tutaj też ich nie ma, więc pewnie tam się schowały za tą budkę z gniazdami. No bo gdzie indziej mogłyby być? Ojej, ale tu zarosło. Wychodźcie stąd. Trawę wam świeżą przyniosłem. A wy tu siedzicie. No. Zajadać mi. I to już. Biegusiem. No, niebieska z brodą dała się namówić, ale niebieska Silka cały czas gdzieś na uboczu, tak żeby jej nie było widać. No nic, mam nadzieję, że jak dorośnie, to się oswoi. Zastanawia mnie tylko, po kim ona jest taka dzika. Skąd taki charakterek? Czyżby jakiś obcy gen jeszcze po dziadku, pradziadku? Wszystko możliwe. Wszystko jest możliwe. No, zobaczymy, jak to będzie, jak ona dorośnie. Mam nadzieję, że podobnie jak jej mama Halina, będzie super kwoką rozdającą buziaki dla widzów. No nic. Kurki zadowolone, że mogą sobie grzebać. Was również zachęcam do takiego posprzątania na wybiegu i rzucenia świeżej, nazwijmy to ściółki. Ściółki, którą można troszeczkę sobie też podjeść, bo kurki widzę, że tam nioska bardzo chętnie wcina. Widzę, że wybiera koniczynkę. No tej koniczynki tu na pewno jest sporo skoszonej. Razem z trawką. Więc taki podwieczorek mają moje kurki w piątek, piąteczek, piątunio. A na koniec tego dnia jeszcze sprawdźmy, co też tam słychać u pana mecenasa. I już jesteśmy u pana mecenasa w loży VIP-ów i promotorów. A sponsorami dzisiejszego odcinka są
Państwo Juszkowscy i Darek. Serdecznie wam, moi drodzy, dziękuję. Państwo Juszkowscy, tam pani Stanisława chyba trzyma drążek sterowniczy, ale dziękuję wam serdecznie za wsparcie, które jest niezwykle cenne, bo dzięki waszemu wsparciu mogę realizować tutaj różne cele i pomysły. Jeśli chodzi o ten kanał, jeśli chodzi o te kurniki, o te wybiegi i o te kurki, dzięki takim osobom właśnie jak wy mogę prowadzić ten kanał i, jak wspomniałem, wdrażać nowe pomysły. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję wam. Wasze miejsce w loży VIP-ów i promotorów już cieplusieńkie, już jest tutaj zagrzane, natomiast nowym wspierającym jest Darek, którego serdecznie witam w loży VIP-ów i promotorów. Mam nadzieję, że nie pomyliłem i nic nie namieszałem, że to ty, Darek, jesteś tym sponsorem, który wsparł kurnik Kazika swoją cegiełką. Serdecznie wam, drodzy, dziękuję. Dziękuję wszystkim VIP-om i promotorom. Pytacie mnie cały czas, dochodzą do mnie zapytania, jak to zrobić, żeby się znaleźć tutaj u pana mecenasa w loży VIP-ów i promotorów, wśród tego szacownego grona osób wspierających ten kanał. Wystarczy przeczytać opis pod filmem. Pod tytułem filmu tam jest taki mały napisik więcej i tam się rozwija cały opis. I wszelkie informacje na ten temat są w opisie pod filmem. Tak więc, moi drodzy, dla wszystkich VIP-ów i promotorów, a w szczególności dla dzisiejszych sponsorów, dla Darka i dla państwa Juszkowskich i dla was wszystkich wielkie, ale to wielkie brawa. Słoneczko już tam pomalutku schodzi do horyzontu. Kurki tutaj wydziobały swoje. Ja jeszcze rzucę okiem do kurniczków, w których czasami zdarza się jajko. Jeszcze tutaj sprzątać nie trzeba, bo ściółka w kurnikach niedawno była wymieniana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć jajek dzisiaj. Nowa baba z brodą, ale ona jest ładna. Łobuz, jak ty dzisiaj nie przyjdziesz na noc do kurnika, to zobaczysz. A tutaj? Ależ one zmieniają. Raz się gniosą w tym, raz w tamtym. O, a tutaj też, zobaczcie, nasypałem im tak eksperymentalnie paszy i wszystko wyjedzone oprócz pszenicy. Dlaczego nie jesz tej pszenicy? Jedz! Jedz to! Masz to jeść! Co ty sobie myślisz? Jak to moja babcia mówiła, robiąc kanapki z szynką? Mówiła, a z chlebem, jedz z chlebem, a nie samo. A i do nich trzeba to samo mówić. Zobaczcie, wybierają, rozsypują mi tutaj, bo co, bo im pszenica nie smakuje. Ja wam dam, przegłodzę was, to zobaczycie. Zobaczcie, jaka piękna jest ta kurka. Porcelanka, ale taka, jak to się mówi? Wyleciało mi z głowy. Tak samo jak ta moja biała bajlarynka. No jakżeż to się mówi? No przypomnijcie mi w komentarzu. No jak potrzebuję, to mi wylatuje z głowy. Jak człowiek nie potrzebuje, to pamięta. No i ona jest taka w miarę oswojona. Nie izoluje się, tak jak tamta niebieska. Nawet nie będę za tamtą biegał już. Wiecie, o którą chodzi. No jakżeż się nazywają te kurki z tego typu upierzeniem? No wyleciało mi z głowy. Przypomnijcie mi w komentarzu. A ja się już z wami, moi drodzy, żegnam.
serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, z Australii, pingwiny na Antarktydzie, wszystkich widzów ciepłych i zimnych. Boluś! Mówił do was Kazik, idę teraz dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.